Kim była Lavinia Fisher? Według przekazów, według legend, razem ze swoim mężem Johnem prowadziła dom gościnny, w którym przyjmowała strudzonych wędrowców. I po upojeniu ich alkoholem, po wyserwowaniu im sutej kolacji, prowadziła ich w owym domu na pięterko, gdzie zamiast ciepłej pościeli, gdzie zamiast błogiego snu, owi wędrowcy znajdowali, owszem, sen, ale wieczny, oraz sztylet jej męża, zanurzony w swojej piersi. A to był ostatni adres jej zamieszkania. Old City Jail, czyli stare więzienie w Charleston, powstałe na początku XIX wieku, które przez 150 lat służyło różnej maści kryminalistom, również Lavinii. Po krótkim procesie, w którym brał udział również jej mąż, została przykładnie stracona, a następnie pochowana na cmentarzu w bezimiennym grobie tam, za tym murem. Jak wyglądały ostatnie chwile Lavinii? Tego dowiedzieliśmy się od lokalnej przewodniczki. Jesteście gotowi? Idziemy zobaczyć miejsce, które powszechnie znane było jako piekło. Chodźcie za mną. Kto tu trafiał? Złodzieje, bandyci, włamywacze, fałszerze, zbiedzy, niewolnicy i podpalacze. Wierzcie lub nie, w całej historii Charleston wszystkie te przestępstwa podlegały karze śmierci. To jest pomieszczenie, które każdy chce zobaczyć. To właśnie w tym miejscu przetrzymywano najbardziej zniesławionego więźnia. To była kobieta. Nazywała się Lavinia Fisher i była pierwszą kobietą w Stanach Zjednoczonych, którą skazano za seryjne morderstwo. Ponad 1000 osób kupiło bilety, żeby zobaczyć, jak wykonują na niej wyrok śmierci. Lavinia wypowiedziała wtedy swoje ostatnie słowa. Jeśli ktokolwiek z was ma coś do powiedzenia diabłu, diabłu, niech powie to teraz, bo zaraz się z nim zobaczę. Może się zdarzyć, że niektórzy z was wyjdą stąd z pamiątką od Lavinii. Będą to 3 zadrapania na ciele. Po wszystkim, co tu usłyszałem, nasuwało się tylko jedno pytanie. Widziałaś tu może Billa Murraya? Billa Murraya? Nie. Ale jest to na mojej liście rzeczy do odhaczenia. Gdybym go zobaczyła, pewnie bym za nie mówiła z wrażenia.